Tak. Narzucał pewną interpretację, która z rzeczywistością była średnio związana, natomiast wyrażała interesy również tych mediów. W tej chwili to się trochę zmieniło, a co ciekawe, jak się zmieniło i spluralizowało się to, to ten większy pluralizm przedstawia się jako odbieranie wolności mediów. To też i to tak funkcjonuje w dużej mierze na świecie. To też pokazuje te paradoksy, w jakich żyjemy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Teraz już przenosimy się za granicę. W poniedziałek do Warszawy przyleci wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, by rozmawiać o reformach sądownictwa. Do tej pory Frans Timmermans domagał się zmian w reformach, uznając, że korekty już wprowadzone są niewystarczające, bo nie gwarantują niezawisłości sądów. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który jest dziś w Strasburgu, mówił, że teraz ruch należy do Komisji. Beata Płomecka. Wiceszef MSZ-u w Strasburgu spotkał się z szefami większości grup politycznych. Przedstawiał m.in. stanowisko w sprawie negocjacji z Komisją. Mówił, że Polska wprowadziła istotne zmiany w reformie sądownictwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komisji. Zrealizowano bardzo konkretne rzeczy w polskim parlamencie. Teraz jest ruch po stronie Komisji Europejskiej. Wiceminister dementował informację, że rozmowy z Komisją załamały się. Konrad Szymański mówił, że dialog trwa, ale jednocześnie przyznał. Biorąc pod uwagę to, że ze strony Komisji mamy deficyt reakcji na istotne rzeczy, które się stały po stronie polskiej, ryzyko scenariusza negatywnego jest dzisiaj wyższe niż było jeszcze parę tygodni temu. O tym, jak rozmowy z Polską postrzega Komisja Europejska, jej wiceszef Frans Timmermans będzie mówił podczas sesji plenarnej Europarlamentu. Debata ma się odbyć jutro po południu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Stanach Zjednoczonych panuje powszechna opinia, że szczyt prezydentów USA i Korei Północnej w Singapurze miał historyczny charakter. Wielu ekspertów jest jednak sceptycznych co do rezultatów spotkania Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Z Waszyngtonu Maher Kwałkuski. Amerykańscy analitycy są zdania, że nawet jeśli podpisane przez prezydentów Trumpa i Kima porozumienie doprowadzi do likwidacji koreańskiego programu nuklearnego, to będzie to długa droga. Były dyrektor CIA Michael Hayden ocenił, że podczas szczytu w Singapurze Koreańczycy złożyli jedynie ogólnikowe deklaracje. Jedynym nowym elementem jest nasza zgoda na zaprzestanie dorocznych manewrów z sojusznikami z Korei Południowej. To bardzo znaczące ustępstwo, ocenił Hayden w wywiadzie dla CNN. Były amerykański negocjator Robert Einhorn powiedział, że w tej chwili nie jest jasne, czy w zamian za wycofanie się przez prezydenta Trumpa z manewrów wojskowych Stany Zjednoczone dostały cokolwiek w zamian. Bruce Pinger z konserwatywnej fundacji Heritage powiedział dziennikowi Wall Street Journal, że jest bardzo rozczarowany szczytem. Według Klingera wszystkie zobowiązania Korei Północnej znajdowały się już we wcześniejszych dokumentach. Jednak kongresmen z Nowego Jorku Lee Zeldin w wywiadzie Fox News ocenił wyniki szczytu w Singapurze jako bardzo dobre. Zeldin przekonywał, że Donald Trump i jego współpracownicy nie pozwolą na to, by Korea Północna po raz kolejny oszukała Amerykę. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Również Korea Południowa chce doprecyzowania intencji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział zawieszenie manewrów wojskowych na Półwyspie Koreańskim. Nieoczekiwana deklaracja padła podczas konferencji prasowej amerykańskiego prezydenta w Singapurze. Tomasz Sajewicz. Południowo-koreańskie władze wydają się być zaskoczone oświadczeniem Donalda Trumpa, który w Singapurze poinformował o zawieszeniu drogich i prowokacyjnych wspólnych manewrów wojskowych sił Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prezydenta Korei Południowej poinformował, że Seul chce doprecyzowania intencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Odbywające się regularnie wspólne ćwiczenia sił południowo-koreańskich i amerykańskich Korea Północna uznawała za zagrożenie dla własnego terytorium. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in po zakończeniu singapurskiego szczytu oświadczył, że jego kraj gotowy jest na pisanie nowego rozdziału pokoju i współpracy z Koreą Północną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. Ostrożnie, szczyt w Singapurze oceniają niemieckie media. W komentarzach dominuje pogląd, że podczas spotkania padły wielkie słowa, ale były one pozbawione konkretów. Znaczenie szczytu docenia kilku ekspertów do spraw Korei Północnej. Waldemar Maszewski. Lars Richter z Fundacji Naumana przyznał, że już sam fakt, iż doszło do spotkania i nie zostało ono przedwcześnie, jest sukcesem. Prawdziwa praca dopiero się zaczyna, ale widzę duże szanse, że rozmowy będą kontynuowane, powiedział Richter. Z kolei inny ekspert, Bernhard Bartsch, stwierdził, że zarówno Trump, jak i Kim będą szczyt wykorzystywali politycznie. Wspólne oświadczenie zawiera wielkie słowa, ale mało konkretów, skrytykował Süddeutsche Zeitung. Hamburski Der Spiegel zauważył z kolei, że Donald Trump i Kim Jong-un świętują wielką
konferencję pokojową, ale wyniki szczytu pozostają niejasne. W trwałość porozumienia nie wierzy także Frankfurter Allgemeine Zeitung, który napisał, że wystarczy jeden tweet i sytuacja ulegnie destabilizacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z kolei rosyjskie MSZ wydało specjalne oświadczenie, w którym odniosło się do wyników szczytu amerykańsko-północno-koreańskiego. Moskwa z zadowoleniem przyjęła ustalenia, jakie zapadły w trakcie spotkania prezydenta Trumpa z Kim Jong-unem. Tego samego dnia Waszyngton przypomniał Rosji, że jest odpowiedzialna za działania destabilizujące sytuację na świecie i rozszerzył listę Rosjan oraz rosyjskich firm objętych sankcjami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Rosji komentarze na temat szczytu amerykańsko-północno-koreańskiego są dość wstrzemięźliwe. W komunikacie rosyjskiego MSZ znalazły się ogólne stwierdzenia wyrażające zadowolenie z postępu procesu na rzecz rozwiązania kryzysu na Półwyspie Koreańskim, a także zapowiedź, iż Moskwa będzie politycznie i dyplomatycznie wspierać ten proces. Jak zauważają niezależni komentatorzy, w tym samym czasie Stany Zjednoczone rozszerzyły listę Rosjan i rosyjskich firm objętych sankcjami. Waszyngton ogłosił restrykcje wobec Rosji w związku z aneksją Krymu, wojną w Donbasie i ingerowaniem rosyjskich służb w wewnętrzne sprawy innych państw. Podobnie postąpiły kraje Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rządy w Atenach i Skopie porozumiały się co do nazwy byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Nowa nazwa to Republika Północnej Macedonii. Poinformowali o tym premierzy obu krajów. Premier Grecji Aleksis Tsipras podkreślił, że to historyczna chwila dla całych Bałkanów. Zakończenie prawie 30-letniego sporu to warunek przyjęcia byłej Jugosłowiańskiej Republiki do Unii Europejskiej i NATO. Z Aten Beata Kupiel-Wrajla. Aleksis Tsipras oświadczył, że osiągnięto porozumienie, które spełnia wszystkie żądania wysuwane przez grecką stronę. Ostatnie sporne kwestie zostały wyjaśnione dziś po kolejnej telefonicznej rozmowie z premierem Zoranem Zaevem. Premier Grecji podkreślił, że porozumienie zawiera zmiany konstytucyjne, do których zobowiązał się rząd w Skopie. Chodzi m.in. o to, aby nowa nazwa obowiązywała zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz kraju. Dzięki temu porozumieniu 140 krajów, które znają naszych sąsiadów jako Macedonię, uznają ją jako Republikę Północnej Macedonii. Podkreślił Aleksis Tsipras. Dodał, że rozwiązano też kwestie sporne dotyczące języka macedońskiego i tożsamości narodowej. Porozumienie będzie musiało zostać w najbliższym czasie przyjęte przez parlament byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i podpisane przez prezydenta tego kraju. Premier Zoran Zaev zapowiedział też zorganizowanie referendum w tej sprawie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Macedonia przyjęła taką nazwę po odłączeniu się od Jugosławii w 1991 roku. Grecy się na nią nie zgodzili, tłumacząc, że Słowianie przybyli na tamte tereny prawie 1000 lat po panowaniu Aleksandra Wielkiego i nie mogą powoływać się na jego spuściznę. Obawiali się też roszczeń względem dużego greckiego regionu o tej samej nazwie. I ta informacja kończy magazyn Północ-Południe. Łukasz Sobolewski. Kłaniam się. Północ-Południe. Informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Autopromocja. Po 11 latach od premiery pierwszego lubelskiego kryminału z Zygą Maciejewskim Marcin Wroński zamyka swój kryminalny cykl. Wieńczący dzieło 10 tom to zbiór opowiadań, do napisania których pisarz zaprosił swoich kolegów po fachu: Ryszarda Ćwirleja, Roberta Ostaszewskiego i Andrzeja Pilpiuka. Marcin Wroński, autor kryminałów retro o komisarzu Maciejewskim, będzie gościem audycji Warto Czytać w niedzielę po 14.35. Luisa, ale co? Zapraszam. Co Warto Czytać? Co? Debilko, co? Autopromocja. Powtórka programu. Co Warto Czytać? Wszystko dla niej. Jakim prawem? Dzień dobry, witam Państwa w programie Jakim prawem. Dzisiaj naszym gościem jest ponownie pan Jan Popławski, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Rada Społeczna przy Komisji Weryfikacyjnej. Dzień dobry. Dziękuję panie Janie, ta rada społeczna jest dzisiaj nam najbardziej potrzebna. Chciałem porozmawiać z panem, bo pojawiła się taka nowa kwestia przy komisji weryfikacyjnej, a mianowicie komisja weryfikacyjna, część ich członków złożyła wniosek o wyłączenie jednego z sędziów, którzy będą rozpatrywać. No to już było, ale to jest bardzo ciekawe, bardzo komisji interesujące. O, już jest tak coś. Nie ma tego pomysłu, to jest formalnego wniosku.
Tam argumentacja, jeszcze przypomnę, jest taka, że ten jeden sędzia orzekał w innych sprawach, które dotyczyły reprywatyzacji. Jakiś oszust, w sensie, że przyjął złodzieja, rozumiesz? Znaczy, chciałem w ogóle zaznaczyć, że my jako Rada Społeczna mamy dostęp tylko do tych decyzji prezydent Warszawy, co do których decyzje wydaje Komisja Weryfikacyjna, tych zwrotowych, więc opiniujemy dokumenty związane z tymi decyzjami, jak również z wnioskami lokatorskimi dotyczącymi odszkodowań za zadośćuczynienie. Natomiast na tym dalszym etapie postępowania sądowo-administracyjnych co do decyzji, które wydała Komisja Weryfikacyjna decyzję, my jako Rada Społeczna trochę nie mamy wglądu, więc ja nie znam dokładnie tych przesłanek i tych wniosków o wyłączenie sędziego, więc mogę tak rozmawiać w sposób bardziej abstrakcyjny. Natomiast o tyle, o ile znam z przekazu medialnego i tego, jak to było tłumaczone przez samych wnioskodawców po rozprawie, to rzecz rzeczywiście ma dotyczyć sytuacji, w której sędzia jedna z składu orzekającego orzekała jakiś czas temu, czyli przed ilomaś laty, w tych sprawach kuratorów ustanowionych w sprawach, nie tej konkretnej danej sprawy, tylko w ogóle dotyczących reprywatyzacji. Mogła też w tej konkretnej, bo one też wielokrotnie decyzje te, które są teraz podważane przez dotyczące one stawały, nie pamiętam dokładnie, czy ta twarda, czy tam było parę decyzji, no, ale one były skarżone, przychodziły swoją drogę przez SKO, potem przez sąd administracyjny, w tych aktach sprawy są różne wyroki i właśnie jakby orzekała w tej konkretnej sprawie wtedy i teraz ponownie by była w składzie po orzeczeniu, po decyzji Komisji Weryfikacyjnej, to tutaj w sposób jasny i wyraźny ustawa przewiduje takie wyłączenie. Natomiast w innej sprawie, w innych sprawach na takiej tylko zasadzie, że generalnie sądy, no bo też trzeba powiedzieć tło i kontekst tego, no generalnie sądy źle orzekały i nieprawidłowo orzekały w sprawach dotyczących warszawskiej reprywatyzacji, naszym zdaniem. Pomijany był wątek przede wszystkim posiadania, na przykład jako przesłanka, która powinna być zbadana przy wydaniu decyzji zwrotowej przez Urząd Miasta. Nie była ona badana, nie ma tego w decyzjach zwrotowych i również sądy nie uznawały tego za uchybienie formalne. Naszym zdaniem jest to daleko idące uchybienie formalne. Chociażby ten przykład. Co do kuratorów, to nie chciałbym się powiedzieć, co ta sędzia dokładnie rzekła i w jakiej sprawie, ponieważ większość kuratorów to niby ustanowią sądy cywilne i to jest ta droga, więc tutaj musiałby, no nie wiem dokładnie jaką rolę i co ten sąd administracyjny, czy po prostu nie zwrócił uwagę, że kurator na przykład był 110-letni i że to jest na przykład nieprawidłowość, którą należało zbadać. To taki standard chyba był wtedy. No, to był taki standard. Znaczy kurator dla osoby, która miała mieć tyle lat, nie ten kurator. Ja to precyzuję. Jest osoba, której nikt nie widział od początku wojny na przykład i w dniu dzisiejszym to było parę lat temu, ale nawet jeśli, no to parę lat temu ustanowiono dla części roszczeń do gruntu dla osoby, która nie była widziana przed wojną, kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. No bo nie można ustalić, nie można jej doręczyć właściwie wezwania w postępowaniu spadkowym. A według metryki urodzenia ma na dzień ustanowienia kuratora te 110 lat. Tak, więc no, należałoby raczej wszcząć postępowanie. Taka pani prokurator z Kamiennej jeszcze, że nie można było, więc przeprowadzić, a nie tworzyć taką fikcję prawną, że nie można ustalić miejsca, tak, doręczyć wezwanie i przeprowadzić postępowanie. I natychmiast ci kuratorzy dla osób nieznanych z miejsca pobytu albo dla masy spadkowej, gdyż była taka rodzaj kuratorów, no, mając w interesie spadek, interes spadku, no co mogli zrobić najlepiej? Najlepiej to zbyć ten roszczenia do tego spadku, bo to nie sam spadek zbywać, tylko roszczenia do tego gruntu, który był tym spadkiem. Zbywały po dzisiejszych cenach, no bo to dużo lepsze ceny niż wtedy, kiedy osoba niby zaginęła. I tak ten mechanizm się trochę, za przeproszeniem, kręcił. Wszystko było na podstawie właśnie tego, że brak było tych regulacji, które by to jednoznacznie regulowały, jak czynić. Więc trochę czyniono tak, jakby sięgając po analogię z prawa i po różne przepisy, które można odpowiednio zastosować w tych przypadkach. No i tak odpowiednio dla osób nieznanych z miejsca pobytu, dla osób, których nie dało się ustalić właściwie, kto jest gręgiem spadku, czyli tak zwany spadek wakujący, leżący, który nie ma swojego właściciela, też ustanawiano kuratora, to jest jakby druga forma ustanowienia kuratora. Ustanawiano tych kuratorów i tworzono fikcję, jakoś łatając tą dziurę, że właściwie nie wiadomo, czyje one są.
bo ktoś się nie pojawiał od przedwojny. Albo, albo nie było wiedzy, czy się pojawią, więc trzeba coś to jakoś załatać, tą lukę. Tą fikcją w ten sposób to załatwiamy. Co jest efektem tego, że do dziś nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej dużej przyjętej, bo to było jakby uregulowane. Znaczy, ja myślę, jeszcze tak troszeczkę odbiegamy od tematu, ale ja myślę, że problem też polega na tym, że państwo polskie i Skarb Państwa nie przeprowadzają postępowań spadkowych po osobach zmarłych w trakcie wojny bezpotomnie. I to by zablokowało bardzo wiele tych patologii, no bo przecież jeżeli, no wiadomo, tam byli świadkowie, którzy widzieli, że te osoby nie żyją, a tak jak pan mówi, pierwsze to przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie zgonu, a dwa postępowanie spadkowe, no bo jeżeli jest bezpotomny, no to Skarb Państwa powinien nabywać te nieruchomości i w tym momencie nie mielibyśmy tych roszczeń. To jest, ja uważam, że to jest zaniedbanie, ale to zaniedbanie ciągnie się do dzisiaj. Proszę zobaczyć, że nikt tych postępowań nie przeprowadza, przynajmniej ja nie słyszałem, mamy taką instytucję jak prokuratura generalna i ja nie słyszałem, żeby przeprowadzano tego typu postępowania spadkowe. Może państwo słyszeliście w Warszawie, żeby... Aż mało tego, nie tylko w przypadku nie tylko w przypadku, jeżeli nie ustalono spadkobierców, to gmina jest tym ostatnim kręgiem dziedziczenia, gmina miejsca zamieszkania, ale również jeszcze do 40. już w tym momencie do czasu obowiązywania kodeksu Napoleona, to znaczy nie pamiętam, czy to już 47, czy to jest do dekretu spadkowego w PRL-u, który został wydany, czy to może był 52. Już teraz nie pamiętam, ale generalnie jeszcze była koncepcja właśnie tak zwanych spadków wakujących, to znaczy one w przypadku nieprzeprowadzenia postępowań z mocy prawa przychodziły na Skarb Państwa. To nawet nie trzeba było specjalnie czynić, jeżeli nie było osób spadkobierców po prostu. Więc to była jeszcze łatwiejsza droga, której po prostu miasto nie wykorzystywało. Ja już mówię o tych nowszych czasach. Dla wszystkich słuchaczy kodeks cywilny obowiązuje, żebyśmy już nie wchodzili w szczegóły, od połowy lat 60. i tamte, i kodeks postępowania cywilnego, i tamte regulacje są, o których mówimy, ale panie Janie, wracając do tego... No tak, ale ja mówię o mieniu ludzi, którzy stracili życie podczas wojny i na przykład nie mieli żadnych potomków, tak? Bo na tych też robimy kuratorów, a te osoby po prostu... No i to jest... Te majątki powinny przychodzić po prostu na Skarb Państwa od razu, bez żadnych postępowań. Niezależnie od tego, czy był krąg spadkobierny, znaczy jeżeli nie było właśnie... A tu dotykamy tej innej patologii zaniechań Skarbu Państwa, prawda? I gmin, że nie zatroszczono się o to, żeby zgodnie z prawem, bo to tak odkryliśmy, chyba nie odkryliśmy żadnej furtki, tylko realną, legalną podstawę prawną do tego, żeby tych roszczeń nie było. Ale mało tego, że pan słusznie zauważył, że prokuratoria tutaj jest organem, który ma dbać o mienie Skarbu Państwa i zabiegać o reprezentowanie interesów Skarbu Państwa przed innymi organami i instytucjami. Natomiast samo miasto ma w ustawie o gospodarce nieruchomościami uprawnienia do tego, że specjalne nawet uprawnienia do dbania o mienie, o majątek gminy. I tym majątkiem były niewątpliwie grunty warszawskie, nieruchomości położone w Warszawie. I ma nawet uprawnienie wszczynać postępowania w tej sprawie. Ekspresji jest zapisana w ustawie i te uprawnienia zawsze były. Natomiast na przesłuchaniach przed komisją weryfikacyjną na przykład, na pytanie między innymi ministra Kalety, który zwracał uwagę na, ale dlaczego wyście w BGN-ie nie występowali, tylko ci kuratorzy byli nieustalani. To jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ no, nie robiło tego miasta, a miało w ogóle instrumenty. To nie są instrumenty znane wczoraj, to są ustawy uchwalane, które były wiele lat temu. Od początku miało miasto to uprawnienie. Okazuje się, że Biuro Gospodarki Nieruchomościami, co jest ciekawe, w postępowaniach dekretowych uważało się za organ rozpatrujący wniosek, a nie za stronę w postępowaniu. To problem jest taki, że miasto de facto jest w podwójnej roli. No, jako organu, który przejął majątek i jest legalnym następcą tego organu, który odbierał majątek i który ma rozpatrzeć wniosek dekretowy. Natomiast zmieniła się w międzyczasie rzeczywistość i tak naprawdę jest jego majątek, którego on powinien być stroną w postępowaniu. I tutaj jest błąd systemowy. Znaczy, tak, ale tu jest też spór kompetencyjny, który rozstrzygają sądy administracyjne, tylko znowu, o ile sobie dobrze przypominam, to chyba nikt nie wystąpił o rozstrzygnięcie takiego sporu kompetencyjnego, bo ja powiem zupełnie szczerze, ani z przekazów medialnych, ani z praktyki, ani od osób, które się zajmują bardziej niż ja postępowaniem administracyjnym, nie słyszałem, żeby ktoś zwrócił na to uwagę, bo tak jak pan mówi, no, miasto jest i stroną, i tym, który rozpatruje, a to jest chyba raczej niedopuszczalne, a może specjalnie tak zrobiono, żeby to pozostawić ten dualizm. Znaczy w ogóle, no,
to jest problem zagmatwania tego, że to był dekret Bieruta, który de facto już wtedy był wydany z naruszeniem prawa, był realizowany z naruszeniem prawa, a jeszcze teraz naprawia się po 70 latach jego skutki, tak naprawdę jeszcze raz naruszając prawa, jak dzisiaj wykazała komisja weryfikacyjna. Zdejmamy od początku do końca do czynienia z pewnym takim galimatiasem, chaosem prawnym i bałaganem takim po prostu, jeśli chodzi o legislację. Natomiast rzeczywiście no, miasto miało takie możliwości, nie występowało, nie realizowało. Ja myślę, że to wynikało jednak z jakiejś takiej błędnej logiki, znaczy tego, że ten zasób mienia należy jak najszybciej wyprzedawać po prostu. I tak naprawdę to, że były premiowane nagrody dla urzędników w zależności od tego, czy wydadzą 300 decyzji rocznie, w sensie wydadzą nieruchomości i to będą decyzje pozytywne, czy jakby... To nie było tak, że BGN badał, czy należy wydać, czy nie należy wydać, tylko żeby jak najszybciej wydawał, bo zwracał te nieruchomości. I nie było tu myślenia w kategorii interesu publicznego i myślenia w kategorii tego, że jest to jakiś zasób majątek miasta i być może są przesłanki, które by uniemożliwiły taki zwrot. I tutaj jest błąd systemowy, że nie badano wszechstronnie tych spraw i tych wniosków. Tylko po prostu była taka filozofia. No nie, no, no może nie, to jest filozofia, bo może, znaczy już dzisiaj wiemy, że dyrektorzy są zatrzymani i siedzą w areszcie i to być może jest mechanizm trochę związany jednak, może nie z filozofowaniem, tylko bardziej z przyziemnymi sprawami. To jest zupełnie inny mechanizm, ale panie Janie, wracając do tego wniosku, bo mnie ten wniosek bardzo interesuje też, dlatego że jestem pewny, że większość słuchaczy się tak zastanawia, kiedy oni tego sędziego mogą wyłączyć. Z przepisów dotyczących prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest taki artykuł 19, który mówi, że niezależnie od przyczyn wymienionych w artykule 18, to są przyczyny bezwzględne, enumeratywne bezwzględne, z mocy prawa jest wyłączany, ale o tym nie będziemy mówili. Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Tutaj jest mogłaby wywołać, prawda? Jest no tak dość szeroko to napisane. Z jednej strony jak pan myśli, czy ta okoliczność tu zachodzi? No bo jak ktoś ma wątpliwość, czy to jest to? Z jednej strony mogłaby, a z drugiej strony musiałaby być to uzasadniona wątpliwość. I jeszcze nie, napisane jest, mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość. Uzasadnioną wątpliwość. Wywołać tak. Uzasadnioną wątpliwość. Czyli to musi być wątpliwość nie jakiegoś małego rodzaju, tylko taka daleko idąca, uzasadniona. Czyli taka jakby wyższa kategoria. Ja bym tak, no tak, ale dalej wątpliwość, a nie dowód, prawda? No nie, oczywiście, no tak, ale jednak uzasadnioną wątpliwość i w konkretnej sprawie, tej indywidualnej danej, bo jednak sąd bada prawidłowość postępowania w konkretnej, przy wydaniu konkretnej decyzji administracyjnej, czyli jeżeli to dotyczyło Siennej i Twardej, tak jak mieliśmy te wyłączenia dotyczące tych konkretnych kwestii, no to nadal mi się wydaje, że oprócz tych enumeratywnie wymienionych z 18 artykułu, czyli tam powinowactwa, jakieś korzyści, którą się osiągnie pośrednio, no tak, bycie wydawanie wcześniej decyzji, tak bycie pełnomocnikiem, występowanie rodziną i tak dalej, no musiałoby być tu jakieś w tej konkretnej sprawie inne uzasadnione. Jeżeli ta sędzia, mówię teraz hipotetycznie, bo nie wiem dokładnie, jak wygląda ten wniosek o wyłączenie, a jeżeli ta sędzia po prostu kiedyś gdzieś orzekła o kuratorach, nawet jeżeli by to było nieprawidłowe i 10 lat temu orzekła, to nie wiem, czy to jest na tyle daleko uzasadnienie idące, żeby można było w tej konkretnej sprawie wyłączyć. No jednak sytuacja się i zmieniła, i zmienia się orzecznictwo, zmienia się doktryna też pod tym względem. Zaczęto dostrzegać te problemy nieprawidłowości. Sędziowie zaczęli dostrzegać, że może jednak kuratorzy, którzy funkcjonowali to bez ich weryfikowania, bo przecież oni nie byli w ogóle weryfikowani w tych swoich pracach i czynnościach, jednak nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dzisiaj sytuacja, jesteśmy w innej rzeczywistości. To, że w tej niezawisłości sędziowskiej sędzia orzekł 10 lat temu tak, to nie znaczy, że może nie orzec w podobnej nawet sprawie, czy w sprawie, gdzie też występują kuratorzy. Dzisiaj mając tą wiedzę i to doświadczenie, które się wzbogaci przez 10 lat, zupełnie inaczej. Więc nie chciałbym tutaj przesądzać, bo jak mówię, nie znał jak sprawy. Nie wiem dokładnie, co ona takiego złego tam orzekła. Natomiast domyślam się, że po prostu te sprawy były nieprawidłowo prowadzone. Wszystkie. Więc tak naprawdę, żeby to zrobić w sposób obiektywny, bezstronny i żeby nie było tych zarzutów o wyłączenie,
to należałoby powołać jakąś specjalną izbę sędziów, którzy nie orzekali wcześniej w tych sprawach, gdzie byli kuratorzy, oddzielną. Być może, ja teraz hipotetyzuję, bo nie wiem, jak to rozwiązać, bo zawsze trafimy na jakiegoś sędziego, który mógł 15 lat temu po prostu orzec, nie dopatrzył się jakichś uchybień, które dzisiaj są oczywiste. Na przykład, tak jak mówię, na przykład weryfikowanie przesłanki posiadania. Żaden sąd się tego nie dopatrzył. Więc tak naprawdę gdziekolwiek, gdzie jakiś sędzia miał rozpatrzywać w... To dopiero Trybunał na to zwrócił uwagę i to w ogóle w dygresji takiej uzasadnieniu, że właściwie tego się tak. To nie było jakby uzasadnieniem z sentencji wyroku Trybunału, tylko to było zdanie chyba sędziego. Czy... I zwrócił uwagę, że właściwie to dziwna jest ta sytuacja, że nikt nie patrzy na tą przesłankę, że to właściwie powinno być jakoś rozpatrywane i tak dalej. Więc to jest jakby... ciężko by było znaleźć takiego sędziego, bo tak naprawdę musielibyśmy ich chyba wszystkich po kolei wyłączać, więc dlatego... Przepraszam, de facto by ich wyłączał en bloc, tworząc jakieś nowe ciało. Ja teraz mówię o tym, że jeżeli by zrobić to, co chce komisja, żeby wyłączać po prostu każdego, który gdziekolwiek orzekł, a wszyscy orzekali źle, no to musielibyśmy naprawdę prowadzić sytuację, że trzeba by było odrębną izbę powołać, z dobranych sędziów, żeby byli potem rotacyjni, dobierali do konkretnych spraw, żeby nie mieli wcześniej styczności z tymi sprawami, bo innego rozwiązania nie widzę. Idąc tokiem rozmowania komisji, natomiast uważam, że dobrze, że komisja, jeżeli ma jakieś... Albo pieniądze chodzi, albo mieszkanie, o jakąś lichwę, gdzie my żyjemy. Jeżeli to była sprawa sprzed iluś lat, nie ta konkretna, i nie dotycząca tej konkretnej, nawet jeżeli ten sędzia popełnił błąd. A ja tak sobie myślę, bo mówię o tym wyłączeniu, tej instytucji wyłączenia sędziego, że ona w Polsce zupełnie jest martwa, bo ja sobie nie przypominam. Raz tylko miałem taką sytuację na sali, że wyłączyłem sędziego, a widziałem wielokrotnie, że były składane wnioski o wyłączenie sędziego. I zawsze się kończyło tak, że sprawy są rozpatrywane przez sądy cywilne w tym samym wydziale, czyli tak czy inaczej to dokładnie albo spokoju obok to robią. I ja uważam, że ta cała regulacja co do wyłączenia sędziego, te przepisy są martwe. Po prostu, bo to jest z jednej strony to jest bezpiecznik bezpieczeństwa, a z drugiej strony instytucja, która w Polsce nie działa. I tutaj należałoby jednak doprowadzić do sytuacji, że w składzie orzekającym byłyby dwie osoby, na przykład losowane spośród radców, adwokatów, notariuszy, które nie mieszkają w ogóle w tym mieście, nie mają żadnych związków, żeby były gwarancje bezstronności. Co więcej, żeby ta decyzja nie była podejmowana kolegialnie, tylko każda osoba, żeby sobie podjęła decyzję, tam wysłała i wtedy byśmy zobaczyli, jak to wyszło. Tak, takie mam nieodparte wrażenie, że tutaj ten wniosek będzie oddalony, nie będzie uwzględniony. Jakkolwiek nie wiem, bo pewnie uzasadnienie będzie bardzo ciekawe, bo to, z tego co Pan mówi, to te wszystkie sprawy, które dotyczyły reprywatyzacji, jeżeli taka była linia orzecznicza, no to w ogóle zaczyna być problem, prawda? Ale powiedzmy jeszcze Państwu to, co jest ważne, te odwołania z tego, co Pan mówi, nie dotyczą samej decyzji, tylko uzasadnienia, prawda? Miasto odniesie się do tej świadomości strony. Miałem miasto, to oczywiście miasto podnosi, że nie skarży samej decyzji, natomiast tylko jej uzasadnienie, no bo wiadomo, komisja wytyka błędy i nieprawidłowości w procedowaniu przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami, czyli przez miasto, organy, znaczy jakby przez miasto. Warszawy ci urzędnicy wydawali te decyzje. Nie. Więc oni po prostu się bronią, jakby twierdzą, że te nieprawidłowości były, ale to nie po stronie miasta, tylko na przykład właśnie sądów cywilnych, które ustanawiały kuratorów czy kogoś innego. Rzeczywiście, no, ale jest też strona skarżąca, która jest innej jeszcze stroną w sprawie, to znaczy mianowicie beneficjenci decyzji zwrotowych, którzy już raczej nie tylko skarżą samo uzasadnienie, tylko też skarżą w ogóle samą decyzję komisji, więc tutaj jakby to jest jednak ważna kwestia, żeby komisja wybroniła tę sprawę. Natomiast myślę, że nie jestem procesem doświadczenia w procesach zawodowych. Rzeczywiście bardzo ciężko jest wyłączyć sędziego i sędziowie bardzo nieprzychylnie na to patrzą i to naprawdę te przepisy. Tak, bo to jest. To musiałoby być jawny konflikt interesu
między wydawaniem decyzji a między orzekaniem w konkretnej sprawie, rozpatrywaniem konkretnej sprawy, a interesami stron w sprawie. No tak, to rzeczywiście ta instytucja jest niemożliwa do wyłączenia. Znaczy sędzia jest niemożliwy do wyłączenia, ale to moim zdaniem jest tak uregulowane, żeby wzmocnić tą niezależność i niezawisłość sędziego, to znaczy, żeby on był nienaruszalny w swojej decyzji tak daleko idący, żeby nie można było każdorazowo wyłączyć. To jest zupełnie inna kwestia, że bezpodstawnie zgłaszane wnioski o wyłączenie sędziego to jest ewidentna obstrukcja procesowa. Ale ja muszę tu powiedzieć na koniec, ja widziałem kilka razy w życiu taką sytuację, że nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, co się dzieje na sali i wnioski nie dawały żadnego rezultatu. Co więcej, kiedyś sam widziałem taką sytuację, że sędzia pomimo tego, że został zgłoszony wniosek o jego wyłączenie wydał. No i cóż, i na tym musimy skończyć, bo nam się czas skończył, panie Janie. Do prywatyzacji niewątpliwie wrócimy. Szanowni Państwo, dzisiaj naszym gościem był Jan Podpławski, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Artur Dowczyk. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bong, zapraszam na magazyn międzynarodowy. W meczu Polska-Litwa 4-0 zaraz porozmawiamy o tym, jakim wynikiem zakończył się historyczny szczyt Stany Zjednoczone-Korea Północna i historyczne spotkanie dwóch przywódców USA, Donalda Trumpa i Korei Północnej Kim Jong-una. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Korei Północnej zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Donald Trump zadeklarował też zawieszenie manewrów wojskowych z udziałem amerykańskich wojsk na Półwyspie Koreańskim. A w studiu pan Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, jak już mówić, jesteśmy przy piłce nożnej. Jakim wynikiem zakończył się ten szczyt? Bo jeżeli chodzi o geopolitykę, to już tak stwierdzenie wyniku nie jest prosto, jak jeżeli chodzi o sport, prawda? Jest prosto, tylko że widzimy początek dopiero procesu, który się rozpoczął. Panowie spędzili ze sobą dzisiaj 5 godzin, 50 minut rozmawiali mniej więcej w cztery oczy, czy razem z tłumaczami, i po prostu zobaczymy, czy te wszystkie ambitne cele wyrażone w deklaracji, którą podpisali, czyli właśnie denuklearyzacja, zwrot, ekshumacja i zwrot szczątków jeńców wojennych, prawda, jest również przewidziana tych jeńców wojennych i zaginionych w akcji amerykańskich żołnierzy sprzed prawie 70 lat. Jest mowa o tym, żeby budować również relacje w oparciu o pokój, prawda, i pewnego rodzaju tutaj porozumienie. Także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Donald Trump mówił dzisiaj, przywołując metaforę piłkarską, że piłka jeszcze jak gdyby toczy się i nie przekroczyła linii bramki, a więc nie możemy powiedzieć, że na pewno udało się. Niewątpliwie było to historyczne wydarzenie, bo po raz pierwszy na najwyższym szczeblu spotkali się liderzy obu państw. I to jest wielka sprawa. Natomiast w moim przekonaniu, z uwagi na pewnego rodzaju splot okoliczności, optymalny, jest szansa rzeczywiście teraz, żeby udało się to porozumienie. I być może zaliczy wielki sukces prezydent Trump, który być może dał mu nie tylko zwycięstwo w wyborach połówkowych do kongresu teraz na jesieni, ale również i drugą kadencję w Białym Domu. Jak należy traktować te hasła gwarancje bezpieczeństwa czy całkowita denuklearyzacja? Dużo w tym ogólniku, zresztą spora grona ekspertów podkreślało, że chociaż to spotkanie historyczne i wątpliwie istotne, to też dużo tam było takich ogólnych stwierdzeń, mało konkretnych. Zgadza się pan? Oczywiście, bo to jest deklaracja, tak jak ogólnikowa była ta deklaracja końcowa, końcowy komunikat spotkania G7 w Quebecu, prawda? To nie jest dokument, w którym będą szczegóły techniczne rozbrojenia atomowego, czyli denuklearyzacji, czy też rozbrojenia rakietowego, derakietyzacji, prawda? To jest ogólny dokument. Natomiast wydaje mi się, że tak zwany follow-up, czyli kolejny krok, będzie wkrótce i że dużo się wydarzy w te wakacje już. To znaczy, że zobaczymy, że
dokona się to rozbrojenie atomowe. A mówiłem wcześniej o splocie okoliczności. Tym splotem jest po pierwsze ruina. Można powiedzieć, że Korea Północna jest w ruinie. Kraj w ruinie, prawda? Jest z powodu sankcji, które rzeczywiście teraz działają. Druga sprawa. Chiny... Które mają zostać... ciągle mają... Nie mają być zdjęte do czasu, kiedy nie będzie dokonana denuklearyzacja, czy przynajmniej nie będzie to wiarygodne. Pamiętajmy, że w przeszłości nie było tak mocnych sankcji. To jest po raz pierwszy. Kiedyś mówił ten pewien, prawda, rzecznik generała Jaruzelskiego, rząd się sam wyżywi. W tym momencie i rząd nie może się już sam wyżywić. Nie ma paliwa, nie ma jedzenia. Kim musi coś zrobić? Po drugie, Chińczycy jego przycisnęli. Pekin ma klucz do rozwiązania problemu. A kto przycisnął Pekin? Groźbą wojny celnej Stany Zjednoczone. A Chińczykom bardzo zależy na handlowaniu ze Stanami Zjednoczonymi, żeby nadwyżkę dolarów, którą mają z handlu, inwestować w nowe firmy wysokich technologii, czy chociażby w obligacje amerykańskie. Chcą spokoju. Po drugie, taki Kim powoduje, że więcej amerykańskich żołnierzy przybywa w region. A Chińczycy wypychać chcą przecież Amerykanów, a już pamiętamy rok temu USS Carson, ta grupa... Nie ma na wojsko, Kim nie ma na nic, a nawet głupy miał...